Wiesz co, fajni ci twoi współlokatorzy. No, całkiem fajnie. Tylko Zuza, wydaje mi się, że ona mnie nie lubi. Zuza? Nie, czemu tak myślisz? Adi, nie jestem głupia. Wiem, że to przeze mnie wyszła z kuchni i jest dla mnie bardzo niemiła. Hej, kochanie, ona na każdego teraz tak warczy, odkąd zerwała z Konradem, serio. Dlatego jest taka zła. Wiesz, bo ja myślałam, że może to przeze mnie, może ja coś powiedziałam nie tak. Nie, kochana. A tak właściwie to czemu zerwali? Wiesz co, o coś tam poszło, nieważne. Biedna Zuza. A możemy zmienić temat? Masz łaskę o takiej, co? Przestań. A gdzie ty lecisz? Idę do ubikacji, zaraz wracam. A wracaj mi tu zaraz. O, sorry. Nie umiesz pukać? Przepraszam, że ty płakałaś? Nie twoja sprawa. Zuza, może chcesz pogadać? Z tobą? Ty chyba oszalałaś. Zuza, czekaj. Nie rozumiem, ty mnie nie lubisz, czy co? Posłuchaj, Adrian wybrał ciebie, a nie mnie. Nie dziwi mi się, że ta cała sytuacja jest dla mnie mega słaba. Ale jak to Adrian wybierał między mną a tobą? To ty nic nie wiesz. To sorry. Adrian, bo Zuza mówi, że ty wybierałeś między mną a nią. Świetnie. Wiesz, jaka była prawda? Zuza, Konrad zostawił Zuzę, bo ona się zakochała we mnie. Ja nikogo nie wybieram, od początku chciałam ciebie. Ale dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Nie chciałam, żeby było dziwnie. Głupia sytuacja, ale co, naprawdę... Ja się teraz z tym dziwnie czuję i może lepiej już pójdę, tylko wezmę swoje rzeczy. Róża, dzięki, Zuzka, wiesz? Masz do mnie pretensje? To ty ją okłamałeś! Róża!